Tym razem w remizie OSP w Wakach odbyło się 12. zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościelcu. Od lat zebrania były organizowane w czerwcu, lecz w tym roku ze względu na pandemię przesunięto je na wrzesień. Aby walne zebranie mogło się odbyć, duchowie wyłonili delegatów na wcześniej przeprowadzonych zebraniach w swoich rodzimych jednostkach. Po sprawdzeniu kworum przystąpiono do części sprawozdawczej. Bardzo ważnym punktem porządku obrad był wybór władz zarządu, gdyż w tym roku minął 5-letni okres kadencji władz Gminnego Związku. Po wybraniu i ukonstytuowaniu się komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków, w głosowaniu jawnym wybrano nowy zarząd. Mandat zaufania na kolejne 5 lat uzyskali Józef Pacholski, który nadal pozostaje prezesem. Jego zastępcami będą Mirosław Bartosik i Tomasz Krupa. Komendantem gminnym pozostaje Marek Straszewski, sekretarzem Karol Plekowicz, a na skarbnika wybrano Pawła Grzylczaka. Członkiem prezydium został druh Tomasz Pawlak. Zwyczajowo zebranie gminne związku jest dobrym momentem na wręczenie medali i odznaczeń. Tego zaszczytu doświadczył druh Tomasz Biernat, który został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za zasługi dla pożarnictwa jest odznaczony brązowym medalem. Ku chwale ojczyzny! Wybrano też delegatów i przedstawicieli do zjazdu powiatowego związku OSP RP w Kole. Wybranym gratulujemy i życzymy owocnej kadencji. Proszę usiąść.